Czego nie należy dodawać do kompostu? Kompostownia to nie tylko miejsce do wrzucenia chwastów i innych zepsutych produktów, ale także przyszły nawóz, który można zepsuć. Oczywiście w kompostowniku nie ma miejsca dla roślin dotkniętych zarazą i innymi chorobami. W tym przypadku ryzyko zakażenia powstałego kompostu jest bardzo wysokie, ale wielu ludzi o tym wie. Porozmawiajmy o zdrowych chwastach. Jakich roślin nie należy kompostować? Po pierwsze, zdrowe rośliny z nasionami. Przygotujmy się na to, że wkrótce wykiełkują i będą pasożytować na składnikach odżywczych. Po drugie, do kompostu nie można wysyłać trawy pszenicznej. To nic innego jak młody, gruby i suchy rodzaj trawy powstających z liści zwyczajnej pszenicy, które świeżo wykiełkowały. Podbiału, szczałwiu końskiego, kobylaka, powoju. Nawet jeśli nie mają nasion, same chwasty są bardzo wytrwałe. Gdy znajdą się w sprzyjających warunkach, natychmiast się ukorzenią. Po trzecie, nie ma w nim miejsca na łodygi oraz liście pomidora i ziemniaka, rącznika pospolitego, żarnowca i konwalie. Zawierają toksyczne substancje, które tłumią żywotną aktywność mikroorganizmów odpowiedzialnych za przetwarzanie przyszłego kompostu. Po czwarte, wszystkie rośliny i pędy, które zostały poddane chemicznej ochronie, a także zawierające pozostałości innych chemikaliów. Po piąte, skórka owoców cytrusowych, która długo gnije i ma zły wpływ na dżdżownicę. Powstrzymajmy się również od suchych liści i ściętych gałęzi, nawet jeśli są zdrowe, ponieważ bardzo długo gniją.